Siema! Niedziela wieczór. Zamiast leżeć przed telewizorem, to ja dla was filmiki montuję. Lecę dzisiaj trzeci filmik z rzędu. Dzięki za pozdrowienia, za komentarze, za łapeczki i wielki szacun, jeśli puścisz reklamę, żeby Nygusowi parę centów wpadło. Zaczynam być powoli głodny. Wbijajcie też na kanał Życie Nygusa, tam są zabawne opowieści dziwnej treści. Lecę z tymi sprzętami, zaraz jadę do chaty coś opierdzielić. Skoda Yeti, jak widać, delikatnie przydrapana, opony z przodu podjechane, rocznik 15, 100 tysięcy przejechane, 1.8 benzynka, 152 konie, skrzynia DSG, napęd na 4, cena wywoławcza 17 700, ksenon, parktronik, tempomat, grzane poślady. Raczej tanio nie jest, prawie 100 tysięcy złotych. Samochód 7-letni, środek czysty i zadbany, oponki z tyłu wyglądają lepiej niż te z przodu. Jak widać, są parktroniki. Czy znajdę jeszcze jakieś obcierki? Zaraz zobaczymy. Santa Fe bez opisu. Poza obcierką na przednim zderzaku Skoda prezentuje się ładnie. Santa Fe, ogromny samochód. Zobaczcie, jakie to jest wielkie, ale auto jest bez opisu. Jesteśmy w Norymberdze. Tutaj macie nazwę autohandlu. Mamy tutaj Mercedesa CLA w pakiecie AMG. Cena wywoławcza 26 tysięcy. Rok 18, 70 tysięcy przejechane w dieslu 2.2, 136 koni. AMG Line, LED kamera, nawigacja. W środku półskóra, oczywiście skrzynia automatyczna, tutaj chyba się nie przecisnę. Zobaczmy go od strony pasażera, jak się prezentuje. Rok 18, czyli auto ma w tej chwili 4 lata, 70 tysięcy przebiegu, czyli niewiele jak na diesla. Ale niestety wchodzi wam większa akcyza, pojemność 2.2. Od strony pasażera wygląda na to, że jest w porządku. Kolejny Hyundai bez opisu. Zobaczmy sobie może Q7. Co to jest za sprzęcior? W środku oczywiście skóra, skrzynia automatyczna. Ładne oponki, Fulda tutaj ma. Praktycznie nówki sztuki. Tutaj mamy kartkę 27400, rok 14, 162 przejechane, 245 koni, 3 litry diesel, clean, diesel, quattro, skóra, panorama. Nie wiem, o co chodzi z tym clean diesel. Clean po angielsku to jest czyszczenie. Czyżby sam się czyścił, nie trzeba go sprzątać w środku? Piszcie w komentarzach, chętnie się dowiem. Mamy tutaj ładnego Volkswagena w Airline. Wydaje mi się, że już był kiedyś na nagraniach. Cena 30 700, rok 17, 57 przejechane w dieslu, 2 litry, 150 koni, Tiguan, Highline, 4Motion, Airline. Pierwsza ręka. Widziałem już kiedyś tego sprzęta tutaj na sprzedaż. Stoi jakieś 2 albo 3 miesiące. Kiedyś tutaj już byliśmy. Widzę Alcantarę w środku. Ładne alusy. Generalnie prezentuje się bardzo ładnie. Tutaj mamy Santa Fe w napędzie na 4 w dieselku. Jak widać, są progi, oczywiście skrzynia automatyczna i skóra w środku. Kawał bryczki z Santa Fe.
cena wywoławcza 24400, rok 17, 93 przejechane w dieslu 2.2, 200 koni. Wersja premium, skóra LED, do tego nawigacja, czyli fura na wypasie. Ładnie się prezentuje. Mamy tutaj Hyundai'a, też ładny samochód. Trzeba przyznać Koreańcom, że coraz ładniejsze te samochody robią. Zobaczmy sobie cenę. 2700, 185 koni diesel 2 litry, rocznik 15, 117 przejechane. Wersja premium, napęd na 4, skóra LED, kamera, automat. Pełna skóra w środku. Teraz jestem pod zadaszeniem. Co tu mamy? Kuga, Ford Kuga. Zobaczmy cenę. Skrzynia automatyczna, półskóra w środku. Póki co nie widzę żadnych obcierek, zagnieceń. Oponki jako tako, chociaż tutaj na zderzaku delikatna obciereczka. Pokazuję Wam te bryczki najdokładniej jak potrafię, chociaż nie chciałbym tutaj nocować. 18700, rok 15, diesel 66 przejechane, 2 litry, 150 koni, indywidual, ksenon, nawigacja, LEDy, czyli nie ma biedy. Półskóra w środku, tutaj delikatne zarysowanie na drzwiach, nie wiem czy to widać, troszeczkę tutaj ciemnawo. Kolejne Santa Fe w napędzie na 4 w dieslu. Chyba jakiś układ ma tutaj, słuchajcie, z Hyundai'em. Oczywiście skóra w środku, skrzynia automatyczna, oponki Kumho w ładnym stanie. Chociaż oponki Kumho tutaj w Niemczech są jedne z tańszych. Prezentuje się ładnie w tym kolorze. Cena wywoławcza 21700, 200 koni diesel 2.2 przejechane, 104. Wersja premium, napęd na 4, skóra i do tego panorama, czyli fura na wypasie. Co tu mamy kolejnego? Mamy Forda C-Maxa. Cena wywoławcza 17400 za Forda, rocznik samochodu 18, 70 przejechane w dieslu 2 litry, 150 koni, titanium, nawigacja, LED, park pilot i hak holowniczy. Park pilot wychodzi na to, że chyba sam parkuje. Tak mi się wydaje, piszcie w komentarzach. Skrzynia manualna szósteczka, stosunkowo młody rocznik. A tutaj mamy Asterixa w kombi. Póki co ładnie się prezentuje. Oponki widzę tutaj Goodyear. Kawał bieżnika, ale wydaje mi się, że to są zimówki. Skrzynia manualna. Póki co nie zauważyłem żadnych mankamentów na tym samochodzie. Wygląda dosyć świeżo. Chociaż tutaj na masce delikatne odpryski. Cena wywoławcza 10700. Rok 16, benzyna 136 przejechane, 1.4, 140 koni, edition, klima, nawigacja, tempomat, czyli 1.4 turbo benzynka Asterka. Co tu mamy? Hyundai i40, rzadko się je spotyka. Osobiście w limuzynie podobają mi się te Hyundai'e. 13400, rok 15, diesel 106 przejechane, 1.7, 136 koni, automat, nawi, kamera, LED, parktronik i do tego Bluetooth. Taki bynajmniej ma opis. Jak wyglądają oponki w tym sprzęcie? Jako tako.
ale guma strasznie twarda, czyli stare opony. Mercedes C-klasa w kombiku. Skrzynia automatyczna, półskóra w środku. Półskóra póki co jeszcze nie jest popękana. A tutaj mamy Mazdeczkę trójeczkę. Jaka cena za tego mecha? Kartkę tak wsunął, że nic nie widzę. Oponki jeszcze jako tako 14700. Rok 11, 104 przejechane w benzynie, 1.8, 184 konie, Blue Efficiency Avantgarda, serwis nowy. 14 tysięcy za rok 11. Elegancko się robi, słuchajcie. Mazdeczka Sky Active. Jestem ciekaw, czy to benzyna, czy diesel, ponieważ diesle i benzyny oznaczają jako Sky Active. Generalnie prezentuje się ładnie. Cena wywoławcza 13700 za Mazdę. Rocznik samochodu 16, 84 przejechane w dieslu, 1.5, 105 koni. Center Line, nawigacja, telefon Parktronic. Taki ma opis. 1.5 diesel, czy to jest jakiś francuski silnik w środku? Piszcie w komentarzach. Też wszystkiego nie wiem. Mamy e-trona, mamy Octavię FSI, czyli silnik, w którym lubi się zbierać nagar. Skrzynia automatyczna w Audi. Cena 23700, rok 17, 40, przejechane 150 koni, 1.4, e-tron Sport. Powtarzam, 23700, bo już się zakręciłem. Tak jak wspominałem, trzecie nagranko dla was lecę. Zaczyna mnie suszyć. Zaczynam być strasznie głodny. Także za chwileczkę zawijam się do chaty. Zobaczmy cenę za tą FSI. Cena wywoławcza 9700, rok 6, 58 przejechane, 150 koni, 2 litry w benzynie, w automacie, nawigacja Xenon, skóra pierwsza ręka, 9700 euro za oktawkę z roku 2006. Aż jeszcze raz spojrzę na tą kartkę, dokładnie 60 przejechane, rok 2006, cena ponad, ze sprowadzeniem to wyjdzie jakieś 50 tysięcy złotych. Aż muszę sobie odchrząknąć, bo chrypę złapałem. Ładna kijanka tutaj jest, paszła mi, lata mi tutaj jakaś osa koło nosa. Zaraz mnie upierdzieli chyba. Uwzięła się na mnie małpa. 22700, rok 15, 118 przejechane w dieslu, 2.2, 200 koni, Sorento Spirit, napęd na 4. Sorento, czyli jeszcze większy chyba jest niż Santa Fe, a może porównywalnie wielki. Też olbrzymi samochód. Kiedyś Santa Fe nie było aż tak dużym samochodem z tego, co kojarzę. Zobaczmy sobie jeszcze BMW-kę Hyundai'a i40. Na szczęście poleciała małpa, bo mi latała tutaj w koło mojej łysej głowy. Hyundai pewnie w automacie, oczywiście. Nie wiem, dlaczego nie ma tych Hyundai w manualach, ale tak jak widzicie, nie ma tutaj opisu na ten samochód. Tam jeszcze mamy busa i ładną BMW. Tutaj mamy X1. Coraz mniej X1 się pojawia. 18700, rok 14,
40 przejechane w benzynie, 2 litry 150 koni, S-Drive, automat, grzane pośladki, parktroniki. Benzynka 40 tysi przejechane. Stąd też taka cena. Ładne opony. Zajrzyjmy do środka, jak to wygląda. Skrzynia automatyczna. Wnętrze materiałowe, nawet skóry nie ma. Zobaczmy sobie jeszcze wypasioną BMW i transportera. I chyba na dzisiaj wystarczy. Widzę BMW tutaj ma lekką przyciereczkę na zderzaku. Też kawał samochodu. Ile to będzie kosztowało, panie? Ładnie się prezentuje. 42 400, rok 16, 71 przejechane w dieslu, 2 litry 230 koni, X5 S-Drive, nawigacja profesjonalna, head-up, skóra, panorama. W automacie brązowa skóra w środku. Nawet nie ma chyba X-Drive'a w niej. Pisze S-Drive. Czyli wydaje mi się, że napęd na tył, poprawcie mnie w komentarzach, o ile się mylę. No i ostatni nasz kandydat, chyba to jest Multivan. Cena 28 500, rok 14, 132 przejechane w dieslu, 114 koni, 2 litry, Starline, Navi. Klima automatyczna, 28 500 za Multivana. Dobra, Nygus, aż się zapowietrzyłeś troszeczkę. I tutaj, jak widać, delikatna przycierka. Opony chyba ma zimowe. Powiem wam, Multivany tutaj w Niemczech naprawdę trzymają cenę. Nie wiem, skąd takie ceny za te samochody. Pozdrawiam serdecznie. Idę napić się wody do samochodu. Nygus, nie wielbłąd, ani nie kaktus. Czasami muszę się coś napić. Do następnego. Pozdrawiam.